Przed nami ostatni odcinek. No, aż jestem zdziwiony, ale wygląda na to, że coś tam dokończymy, przynajmniej zgodnie z planem. Przynajmniej zgodnie z planem, żeby na ostatnie spotkanie nie zostawić za dużo. Robimy w takim razie krok do drugiej warstwy i przejrzymy sobie pierwszy tekst z tych, które zajmuje się właśnie jakościami w relacjach. Takie główne kierunki zostaną tutaj przez Pawła nakreślone. No to nie ma co przyciągać, tak? Nie ma co przyciągać. No to czytamy tekst. Żadne słowo bezużyteczne z ust waszych niech nie wychodzi, ale tylko dobre, ku zaspokojeniu potrzeby, aby przyniosło łaskę słuchającym. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, w którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką nienawiścią. Stawajcie się zaś jedni dla drugich dobrotliwi, alternatywnie pomocni, wspierający. Litościwi, odpuszczając sobie wzajemnie, tak jak Bóg w Chrystusie odpuścił wam. Stawajcie się więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, tak jak i Chrystus umiłował nas i wydał siebie samego dla nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Rozpusta zaś i nieczystość wszelka i lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, tak jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. To więc wiedzcie, pojmując, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. No dobrze. I znowu podejrzewam, że gdybyśmy to przeczytali jako taki jeden blok, to prawdopodobnie wysłyszelibyśmy, że to wezwanie stawajcie się więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Gdzieś to by uderzyło nas jako takie coś mocniejszego w tym całym zestawie. Zwłaszcza, że rama no taka jest, właściwie trochę odcina się od tego, co jest w środku. To jest takie wyraźne wskazanie określonych przywar, właściwie no, negatywnych zupełnie zachowań. Przywar to trochę nawet za słabo chyba. Które są do wyeliminowania, tak? Do pracy nad nimi, aby po prostu je zniknęły z przestrzeni relacji. Ale też to jest coś, co w tej ramie mamy ewentualnie podpowiedzi, jak te rzeczy negatywne zastąpić czym pozytywnym. W tym fragmencie mieliśmy już taki mniej więcej schemat, tak? Że po prostu całkiem niedawno, gdzie Paweł zaczyna od pewnych negatywów i potem pokazuje, żeby je zastąpić. Natomiast tam jakby bardziej pokazywał jakby w takiej początkowej fazie, że należy to zrobić ze względu na to, że mamy poczucie, że jesteśmy jednym ciałem, jesteśmy społecznością. Tutaj tego już nie powie tak prosto, ale potrafimy sobie to sami powiedzieć ze względu na charakter tych negatywnych zachowań, jakie są wymienione we fragmencie A i we fragmencie A1, tak? Centrum natomiast to wskazanie takiego generalnego kierunku i zasadniczej postawy, które należałoby przyjąć w trakcie tych zmagań generalnie z tymi wszystkimi naszymi i nie tylko naszymi postawami negatywnymi. I w centrum również Paweł zawiera jakieś bardziej konkretne wyobrażenie o miłości Chrystusa, o jej charakterze.
Zaraz się będę tam tłumaczył z tego, co mam, co mi to przyszło do głowy, że tak właśnie dość dziwnie mówię o charakterze, strukturze miłości. Dobrze. Zerknijmy w takim razie do obu tych części bardziej dokładnie. Pierwsza. Zwróćcie uwagę, że tak to jest ułożone mniej więcej. Żadne słowo bezużyteczne z ust waszych niech nie wychodzi. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew i krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte i tak dalej. Tam niech nie wychodzi, tu usunięte i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że w obydwu miejscach właściwie jest duży udział języka. Tak? No nie musimy dowodzić, że język w relacjach to dość taka, powiedziałbym, kluczowa, dość kluczowy instrument, który wpływa na to, jak te relacje się toczą, jak one przebiegają. Cząstki B, zamiana, ale tylko dobre, ku zaspokojeniu potrzeby, aby przyniosło łaskę słuchającym. Stawajcie się zaś jedni dla drugich dobrotliwi, alternatywnie, bo to słówko ma kilka znaczeń, pomocni, wspierający i litości. Tak? I na końcu, czyli tutaj mamy jakby negatywne rzeczy, potem mamy pozytywne, jakby zamiana. I potem jest jakiś ogólny kierunek, jakaś ogólna charakterystyka. Nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, w którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. No, nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, to jest takie enigmatyczne i właściwie kto by co chciał, to mógłby tam włożyć, co by uznał. Ale jeżeli ta kompozycja jest dobrze rozpracowana, jeżeli jest dobrze, to w tej części C2 mamy jakby komentarz do tego, co autor miałby bardziej na myśli niż mniej. Tak? Odpuszczając sobie wzajemnie, tak jak i Bóg w Chrystusie odpuścił wam. Tak? Czyli to jest ciekawe, bo na tym poziomie słownym, no tutaj jest, powiedziałbym, totalna jazda, bo są wymieniane takie zachowania, które byśmy naprawdę nie chcieli mieć ani w domu, ani w relacjach, choć bywają. No i nagle jest jednak wyzwanie, rośnijcie de facto tak, aby było widać, że Duch Święty w was działa, że przepracowujecie to i potraficie to ostatecznie ogarnąć, tak jak wy zostaliście ogarnięci przez Boga, co nie? Odpuszczenie. Z odpuszczeniem czasami jest po prostu bardzo dziwnych wiele dyskusji, że no tak, czemu nie odpuścić, jak przyjdzie, przeprosi, nie ma sprawy i tak dalej, i tak dalej. No, ewidentnie postawa taka, powiedziałbym, poczucia tego, że ktoś zawinił i prosi o przebaczenie jest fajnym stanem, tak? Ale dobrze pamiętać, że nawet Bóg mówi, pomimo tego, że byli tacy i tacy, ja ich uwolnię, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc stan nieprzebaczenia ostatecznie zamienia się, wydaje mi się, w stan chorobowy tego, który jakby którego ostatecznie na to przebaczenie nie stać, tak? Bo jedna rzecz to jest uwolnić kogoś od tego, co on narozrabiał, ale z drugiej strony stan nieprzebaczenia drąży tego, który nie przebacza. Przynajmniej my jesteśmy prawdopodobnie tak skonstruowani, z tego jest moje doświadczenie, że po jakimś czasie gorycz, zapalczywość i gniew gdzieś ze stanem nieprzebaczenia nie są daleko od siebie. Może się mylę, ale mam takie wrażenie. Dobrze. Czyli do miłości, do dobroci, kolejny jakby ten taki bardzo praktyczny element dochodzi, po prostu weźcie przebaczenie na tapetę i traktujcie ją poważnie, tak? Bo właśnie macie przykład i doświadczenie sami siebie, tak? Fragment, który dopełnia, no powiedziałbym, jeszcze bardziej jakby wyostrza te negatywne rzeczy, ponieważ zasadniczo przede wszystkim dyskutuje obszar win, jakby nieczystości, przekroczeń jakby przyzwoitości i w związku z tym widzimy rozpusta, nieczystość lub chciwość, tak?
No i zwróćcie uwagę, że budowa tego fragmentu znowu jest bardzo taka, powiedziałbym, regularna, tak? Rozpusta zaś, to wiecie więc, pojmując, że żaden rozpustnik, nieczystość wszelka albo nieczysty, lub chciwość, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, tak? Niech nawet nie będą wymieniane wśród was, tak jak czysto i świętym, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym ani Bożym, tak? Czyli zwróćcie uwagę, no, to nie ja napisałem, taki jest oryginał, taka jest regularność, tak? Mogę się na to gniewać, nie gniewać, ale tak to wygląda. I ta regularność prowadzi do tego, żeby pewne zachowania w obszarze właśnie seksualności, wykroczenia po prostu zakończyły się. No, wielu komentatorów sugeruje, że jeśli chodzi o świat pogański, swego rodzaju jakby rozwiązłość seksualna to było coś, co solidnie charakteryzowało tamte kultury. Za mało doczytałem, wybaczcie mi, więc się tutaj jakby oprę tylko na tych zdaniach. Ale nawet gdyby to było nie wiadomo jak rozbuchane, to musimy pamiętać, że z perspektywy Nowego Testamentu, z perspektywy Jezusa, chociażby wałkowaliśmy rok temu albo dwa lata temu, było o tych przykładach, tak, rok temu, pewien tekst właśnie o tym, o rozwodach, nierozwodach, jak Jezus został zaatakowany przez faryzeuszy i rozmawiał potem z uczniami, to z perspektywy Nowego Testamentu małżeństwo, jego trwałość, jego jedność, to jest w jakimś sensie znak o Bogu, jaki On jest, jaka jest miłość w Nim. Miłość takiego w takim związku i jakby dorastanie w tej miłości, ono samo jest znakiem, wskazaniem na to, na projektanta tego związku. Tak? Z perspektywy biblijnej Bóg jest projektantem takiej relacji. W związku z tym dla Pawła i z tego powodu, i z tego, że te zachowania, mówiąc krótko, gdyby się zaczęły dziać w relacjach społeczności, to po prostu jest kompletna destrukcja. To jest po prostu kompletna rozwałka tych relacji. Tak? Ciekawe jest to, że w samym środku tego układu jest powrót znowu do słów. Do języka. Do języka, tak? Znowu jest język. I znowu mamy zastąp bezproduktywny i po prostu słaby język dobrym językiem, tak? Dziękczynienie. Ktoś pamięta z was, w którym psalmie dziękczynienie jest potraktowane właściwie jak ofiara dla Boga? Są takie w każdym razie, nie? Są takie. I to jest ciekawe, że nagle dziękczynienie Bogu jest właśnie tak przedstawione. Także to jest, co się za chwilkę przyda. Proszę? Aha. Dokładnie. Dobrze. Okej, okay. Czyli widzimy mniej więcej jak to wygląda. Potrafimy sobie jakby wytłumaczyć generalnie, dlaczego to jest dla Pawła akurat te dwa obszary są tak istotne, jeśli chodzi o życie społeczności, to jakby ochronę na tym elementarnym poziomie tego, co się dzieje między tymi ludźmi. Więc nas to jakoś tam specjalnie nie potrafimy to jakoś wytłumaczyć. Zwróćcie uwagę, że finały to są jakby takie cząstki, które jakby wykluczają pewien obszar zachowań w ogóle ze związku jakby z Chrystusem, z Jego Królestwem, tak? Czyli te rzeczy, tak? To w ogóle jakby nie przystoi do tego, jaki jest aktualny nasz status. Paweł rysuje nas jako tych, którzy są już w tym połączeniu. Ziemia z niebem się zetknęła, tak? Do nas przyszło wszelkie błogosławieństwo niebios. Więc po co mamy tam tarłabanić te wszystkie badzieje, tak? To się nie powinno, jak wiecie, dwa magnesy jakby jednoimienne odpychać i nie powinno się kleić. No czy tak jest? No muszę przyznać, że no, z drugiej strony no, trzeba powiedzieć, że Paweł nie definiuje, co to znaczy błazeńska. Czy to znaczy, że mamy już jakby w ogóle się nie śmiać? Czy że żarty po prostu no, już w ogóle nie wchodzą w grę? No wydaje się, że chyba nie.
No i teraz zaczyna być problem, tak? Kiedy sprawa zaczyna już być słaba, tak? Paweł zbyt ogólnie to wszystko przedstawia. Ale jak nie wiemy, co zrobić, to zawsze można Bogu podziękować. To zawsze będzie ok. Rzecz, na którą bardzo chciałem, żebyśmy się tutaj zastanowili, to jest ten fragment w środku. Jak widzicie, nic o nim nie zabrykowałem w tym momencie, bo mam troszeczkę podobną sytuację jak z tym miejscem centralnym poprzednim, gdzie rozważam dwa rozwiązania. No i zaraz się z wami podzielę. Ale zanim to zrobię, powiedzcie, czego wy się uczycie z tego tekstu, tak nawet bez podziału, bez kompozycji, czego wy się uczycie z tego fragmentu B? Chodźcie w miłości. Rozwiń. Jeśli mam być naśladowcą Boga, jeśli mam rozumieć, że Chrystus mnie umiłował, no to mój kierunek naśladować tą miłość, której doświadczyłem, która stała się moim udziałem. Nie? Tak. Aha. To oczywiście to znowu miłość jest hasłowa, nie? I, jasne. I należałoby ją. Okej. Dobra, ale zwróćcie uwagę, że. Czyli ty jakby. Ja zapytam się w ogóle generalnie, czego się uczycie z tego fragmentu, tak? Krzysiu wyciągnął pewne hasło, które ja przypuszczam, że jemu ciąży, jako takie podejrzewam najbardziej ogólne, bo ono rzeczywiście tak brzmi, więc jakie będzie jego miejsce w tym całym fragmencie, to zobaczymy. Natomiast wezwanie zostaje de facto podtrzymane, ten refren w tym liście cały czas jest utrzymany. Miłość to jest cały czas rzecz, która po prostu musi się gdzieś być blisko w naszym jakby rozpoznaniu tego, jaki jest Bóg i o co Bogu w ogóle chodzi. Tak? Okej, dobra. Czego się jeszcze uczycie z tego fragmentu? Nawiasem mówiąc, tryb rozkazujący. Okej. Jeśli będę tak. Okej. No, aż tyle tam literek nie ma. No, powspółpracujmy troszeczkę. Co wyciągacie z tego tekstu dla siebie? No po prostu jest raptem kilka rzeczy, co nie? Ale coś, jakieś fakty tutaj istnieją, więc można je po prostu chociażby wylistować, tak? To. No, żeby się umierać dla samych siebie, żeby przynosić wolność Panu, wolność Bogu po prostu. Nasze te cielesne umartwiać. No, chodzi o... W tym momencie o przykład Chrystusa, który umarł za, aha, nas, nie? Mhm. Wydał za siebie, za samego. Aha. Pozwólcie, że ja znowu sobie pozwoliłem na to samo, co w tym poprzednim miejscu, kiedy wam komentowałem. Ten sam przyimek z takim samym jakby przypadkiem pozwoliłem sobie zostawić jego pierwotne znaczenie dla. Ale rzeczywiście wiele przykładów ma za. Ma za. Mhm. To jest tam hyper z genetivusem. Mhm. Okej, tak? Czyli w pewnym sensie mamy sytuację taką. Mamy z jednej strony proste, generalne wezwanie, ale mamy wreszcie jakby dopowiedziane, o co w tej miłości chodzi. A w tej miłości jakby nie tylko chodzi, ale też ona na tym polega ze względu na takie warunki, jakie są, że ta miłość to połączenie daru dla kogoś i poświęcenia z mojej strony. Tak? Ze względu na to, z jakim materiałem pracujemy, ja jaki jestem, my jacy jesteśmy wszyscy, ofiara to mówiąc krótko jakieś wyrzeczenia. Tak?
Ofiara to jest to, z czym ja mogę walczyć ze sobą, ale też z tym wszystkim, co muszę powstrzymywać, być może, co się we mnie rodzi, kiedy się zderzam z czymś negatywnym po drugiej stronie. To jest jakby cały czas jakby pewna walka, hamowanie siebie. Tak? Być może tutaj byłby ten piękny obraz właśnie mojego krzyża. Tak? Te wszystkie rzeczy uwidaczniają się, te wszystkie moje negatywne różne jakby pomysły, schematy działania i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja ilekroć jakby zakwestionuję moje stare ego w sensie tego pójścia za tym starym schematem, tyle razy ja właściwie no, pewną ofiarę w sensie samoograniczenia dokonuję. Ale z drugiej strony to jest jakby nauczenie się myślenia, że mogę być darem, albo chodzi o to, żeby komuś coś właśnie ofiarować, dać, bo wtedy zaczyna być właściwy generalnie przepływ. Tak? Więc to jest jakby pierwsze rozwiązanie. To jest pierwsze rozwiązanie. No ale jest też drugie rozwiązanie. Tak? I ono wspiera jakby tą intuicję Krzysia, że to najbardziej jakby syntetyczne i podsumowujące, ale też najbardziej hasłowe, takie krótkie, wezwanie jest w środku, a inne idee są rozmieszczone pomiędzy nimi, tak? Jako dzieci umiłowane, tak jak i Chrystus umiłował nas, na razie się zgadza, tak? Stawajcie się więc naśladowcami Boga, a tu zaczyna być ciekawie, bo potem mówimy kto, co, jak zrobił, tak? Czyli w tym momencie naśladowcami Boga, naśladowcami Chrystusa, tak? I wydał siebie samego, czy jakby umiłował nas, i to jakby zaczyna być rozwinięcie, na czym to jego umiłowanie polegało. Tak? Czyli w tym momencie, jakby w fundamencie tutaj tego fragmentu byłoby to stawanie się naśladowcami Boga, naśladowanie tego modelu miłości, jaką dał nam i z czego my skorzystaliśmy sam Chrystus. Potem jesteśmy otoczeni miłością Ojca, miłością Chrystusa i w środku mamy wezwanie do chodzenia w miłości. Przyjmujemy miłość, chodzimy w miłości. No i co, łatwo jest teraz wybrać? No powiem tak, powiedziałbym średnio, średnio łatwo, bo jedno i drugie jest dość regularne i jest krótkie, tak? No jest, to jest taki... paskustwo, no takie rzeczy. Hebrajska retoryka w wielu wypadkach prowadzi nas do w miarę jednoznacznego rozwiązania, ale zdarzają się takie teksty, które tak łatwo się nie da rozwiązać. Moja sugestia jest teraz tym razem taka, że ja się bardziej zbliżam do pierwszego rozwiązania. I powiem wam dlaczego. Ponieważ ten tekst po drugiej stronie będzie miał właśnie przegląd typowego obszaru życia. I tam jedną z jakby takich zupełnie przekrojowych postaw za każdym razem to będzie uleganie. Uleganie, wycofywanie się w pewnym sensie ze swoich jakby silnych pozycji kulturowych, aby wspierać tych, którzy są w tej kulturze, w tych społecznościach słabsi. Mąż żonę wypycha, tak? Buduje, karmi, opiekuje się, tak? Ojciec dzieci, tak? Cudzy mają dobrze działać wobec swoich panów, ale to panom się głównie dostaje, aby nie wykorzystywali swojej pozycji. To oni muszą się bardziej ograniczać, tak? I w tym momencie to pokazuje właśnie Chrystusa, który rezygnuje z siebie, aby dać coś człowiekowi, a w tej rezygnacji zwraca się do Ojca i Bogu, jest dla Boga po prostu miłą ofiarą w tym sensie całego wyrzeczenia, na jakie się decyduje, aby ratować człowieka, aby człowieka przywołać z powrotem do społeczności z Ojcem, do społeczności Boga generalnie, tak? Ale to jest jakby teraz jakby taka moja intuicja, natomiast no sami widzicie, że no dałoby się to bronić jedno i drugie, tak? I to
to właściwie na dzisiaj jest koniec, moi drodzy. Czy macie jakieś pytania? Jakieś pytania, reklamacje? Nie, to po, jak się wyłączymy mikrofon. Reklamacje po wyłączeniu mikrofonu. Jeżeli coś macie, to, to mówcie. Albo piszcie. Albo piszcie, tak. No jeszcze cały czas mail funkcjonuje BRO-owy, także na slajdach macie jakieś tam, gdybyście chcieli mnie zaatakować coś. Wielu rzeczy po prostu nie mówimy, bo mówiąc krótko, no nie da się znowu zasypywać wszystkiego, wszystkimi szczegółami, tam o słowach, nie słowach i tak dalej. No, cieszę się, że wytrwaliście. Ja się cieszę, że też nie zasnąłem jakby na stojąco. Niech was Bóg błogosławi. Prowadzi.